tam na ostatnim w tym roku spotkaniu w ramach cyklu spotkań z Akwinatu. I właściwie to dzisiejsze spotkanie będzie, można powiedzieć, powrotem do naszego pierwszego zagadnienia, do pierwszego wykładu, który dotyczył w ogóle tego, czym jest filozofia, natury filozofii. Mówiliśmy, że filozofia to jest, sama nazwa wskazuje, umiłowanie mądrości. Umiłowanie mądrości, przy czym sam Arystoteles bardzo, można powiedzieć, tak pokornie określa nasze możliwości, nasze, to znaczy ludzkie możliwości poznania mądrości, bo pisze, że właściwie znajomość mądrości jest czymś boskim. Ave Maria, Dei Mater Alma. Cokolwiek to oczywiście znaczy dla Arystotelesa, ale czymś, co jakby człowieka przekracza. Człowiek może być miłośnikiem mądrości. Jest miłośnikiem mądrości wtedy, kiedy jest filozofem. To jest właśnie istota bycia filozofem, bycia miłośnikiem mądrości. Raczej miłośnikiem niż znawcą i specjalistą. Ale z drugiej strony dzisiejszy wykład pokaże, że bycie filozofem, bycie miłośnikiem mądrości to jest według Arystotelesa, to jest nic innego jak cel ludzkiego życia. A więc dzisiaj będziemy mówili o celu naszego życia. Oczywiście my jako chrześcijanie dużo lepiej rozumiemy to zagadnienie niż Arystoteles, ale jeśli się na to popatrzy w sposób trochę taki, powiedzmy, szerszy, to się okaże, że tak naprawdę Arystoteles bardzo dobrze zrozumiał to, czym jest cel naszego życia. Zresztą ciekawe jest to, że w samych pryncypiach filozofii Arystotelesa, w jego metafizyce, pamiętamy, ogromną rolę pełni cel, przyczyna celowa. Przyczyna celowa, która zasadniczo jest osiągnięciem samego Arystotelesa, która jest jednym z największych wkładów Arystotelesa, jego myśli, do dziedzictwa ludzkiego, a jednocześnie przecież pierwszy poruszyciel. Pierwszy poruszyciel, czyli ten nieporuszony poruszyciel, czyli ten po prostu byt znajdujący się na samym szczycie piramidy bytów, ten, który jest takim faktycznym Bogiem, tak Arystoteles go przecież określa, pamiętamy, jest również przyczyną celową dla świata. Już niezależnie od tych różnych niuansów, pewnych spekulacji związanych z interpretacją myśli Arystotelesa w tym temacie, niewątpliwie pierwszy poruszyciel nieporuszony jest przyczyną celową dla świata. Świat właściwie jakoś próbuje, można powiedzieć, upodobnić się do pierwszego poruszyciela. Oczywiście w pierwszej kolejności pierwszy poruszyciel poruszony, czyli ta inteligencja, która porusza, kręci wszechświatem, która porusza tą pierwszą sferę gwiazd stałych, właśnie ten przede wszystkim umysł próbuje jakoś naśladować pierwszego poruszyciela nieporuszonego, ale okaże się zaraz, że sens życia ludzkiego ma też wiele wspólnego z owym pierwszym poruszycielem nieporuszonym, z tym intelektem myślącym samego siebie. A więc widzimy, że jest tutaj jakby sporo nawiązań, pewnych wątków, które już żeśmy omawiali w tym dzisiejszym zagadnieniu. Jest sporo tematów, które żeśmy jakoś poruszyli. A więc kwestia celu, cóż to jest ten cel? Cel ma oczywiście charakter dobra, tak jak sam Arystoteles będzie w Etyce Nikomachejskiej pisał. Na samym początku tego dzieła, tego traktatu pisze, że wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno działanie, jak i postanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś dobra i dlatego trafnie określono dobro jako cel wszelkiego dążenia. Jako cel wszelkiego dążenia. Więc w tym przypadku będzie się Arystoteles zajmował dobrem właśnie przede wszystkim w kontekście dążenia. Czy dążenie do dobra będzie tematem naszego wykładu. Dążenie do dobra właśnie w kontekście ludzkiego życia, ludzkiego działania. Wiemy, że działanie, czyli nic innego jak pewna zmiana, jak pewien ruch, to jest przecież jedno z tych ulubionych zagadnień. Tak? Z tych zagadnień, które Arystoteles mógł zrozumieć dużo lepiej niż filozofowie przed nim żyjący, ponieważ udało się wprowadzić
pojęcie aktu i pojęcie możności. Udało się w ten sposób opisać ruch na zupełnie innym poziomie, zupełnie innej, takiej głębszej perspektywy. A więc pojęcie aktu i możności, podejście do dynamiczności, do dynamiki życia, ludzkiego działania, to jest też coś bardzo ważnego. I w tym zagadnieniu będzie widoczne to, jak dużo Arystoteles, jak mocno korzysta, jak w dużym stopniu opiera się na pojęciach, które prowadził w takim ogólnym kontekście, jak one tutaj wiele znaczą. Po pierwsze, należy zauważyć, że jest ten ostateczny cel. Pisze Stagirita tak: jeśli wtedy działanie ma jakiś cel, którego pragniemy dla niego samego i ze względu na który pragniemy też wszystkich innych rzeczy, jeśli więc nie wszystko jest przedmiotem naszego dążenia ze względu na coś innego, w tym bowiem wypadku rzecz szłaby w nieskończoność i pragnienie nasze stałoby się próżne i daremne, to oczywiste, że taki cel jest chyba dobrem samym przez się i dobrym najwyższym. Czyli jest w tej hierarchii dóbr jakieś najwyższe dobro, które jest celem dla wszystkich innych dóbr. Także inne stają się pewnymi środkami. To jest cenna uwaga i o tym trzeba pamiętać, bo w myśli Arystotelesa, jak już zdołaliśmy się przekonać, nie ma takiej skrajności, jaką możemy zobaczyć u innych filozofów. Raczej jest dążenie do pewnego wypośrodkowania. I również jeśli chodzi o dobra, których człowiek pragnie, do których powinien faktycznie dążyć, które są dla niego czymś faktycznie obiektywnie dobrym, też nie będzie tutaj pewnej skrajności takiej właściwej niektórym innym filozofom. To znaczy, że Arystoteles będzie rozumiał to, że faktycznie szczęście człowieka jest zagadnieniem wielorakim, złożonym, wieloaspektowym i nie będzie ograniczał do jakiegoś konkretnego rodzaju dobra, ale też z drugiej strony nie możemy powiedzieć, że jest jakiś miszmasz, że te dobra, które będą stanowiły pewne składniki ludzkiego szczęścia, że one wszystkie są mniej więcej na podobnym poziomie. Otóż nie. Tutaj szczęście będzie się wiązało z pewnym szczególnym dobrem. Bardzo, bardzo szczególnym, które, jak już możemy się zresztą domyśleć, będzie miało raczej charakter intelektualny niż jakikolwiek inny. I tak też faktycznie jest. I sam Arystoteles to będzie podkreślał. Dlaczego tak właśnie jest? Oczywiście w Etyce Nikomachejskiej tłumaczy Arystoteles, że na przykład dobra zewnętrzne, w pierwszej kolejności właśnie te zewnętrzne dobra, one są przecież często przedmiotem ludzkich dążeń, one natomiast według Arystotelesa nie mogą stanowić istoty szczęścia, nie mogą być tym dobrem zasadniczym. Dlaczego? Dlatego, po pierwsze, chociażby dlatego, że są czymś zewnętrznym wobec człowieka. I dość ciekawą jest rzeczą, to akurat taki trochę już jakby poza myślą Arystotelesa, ale Ewangelia z ostatniej niedzieli, nie wiem, czy to pamiętacie, Ewangelia z ostatniej niedzieli, z drugiej niedzieli po zesłaniu Ducha Świętego mówi o właściwie hierarchii dóbr. Mówi o tym, że poza tym nadprzyrodzonym dobrem, do którego musimy dążyć, do którego jesteśmy zobowiązani, ponieważ zostaliśmy przez Boga zaproszeni, tak? Tam jest ten obraz uczty, na którą są zaproszeni goście. Otóż są trzy takie dobra, powiedzmy, niższego rzędu, faktyczne jakieś tam dobra, tak? Ale jednak dobra nieskończenie mniejsze, niższe od dobra nadprzyrodzonego, które tylko Bóg nam daje i które stanowi prawdziwe dobro, takie już w tym znaczeniu najbardziej jakby radykalnym. Ale są jeszcze te jakby wobec tego te trzy takie wymówki, które ludzi odciągają od wymówki przed Bogiem, a jednocześnie trzy takie właśnie takie pokusy, tak? Przez które ludzie do dobra nadprzyrodzonego nie dochodzą. Po pierwsze to były te właśnie, no tak to można interpretować, to było to nabycie wsi, tak? Czy nabycie pola, czyli
Coś, co jest właśnie takim, można interpretować jako dobro zewnętrzne, jako jakieś dobra materialne, czy ewentualnie inne. Arystoteles tutaj będzie jeszcze mówił o zaszczytach, jako o pewnej też kategorii takich zewnętrznych dóbr, bo jednak zaszczyty są, jak pisze tutaj w Etyce Nikomachejskiej, zaszczyty zdają się bowiem zależeć raczej od tych, co ich udzielają, aniżeli od tego, kto ich dostępuje. Dobro zaś samo przez się jest przypuszczalnie czymś, co tkwi w posiadającym osobniku i niełatwo może mu być wydarte. Czyli też właściwie zaszczyty możemy uznać za dobre, jakoś zewnętrzne. Zresztą no zobaczmy na doświadczenie, na słowa, które wyrażają doświadczenie życiowe celebrytów, szczególnie ludzi bardzo znanych, wielkich artystów, którzy cieszą się wielkim powodzeniem, że no właśnie, którzy cieszą się owymi zaszczytami, ale właściwie widać wyraźnie, że specjalnie jakby nie stanowią owe zaszczyty ich własności. Że jest to coś, co nie jest zbytnio zinterioryzowane, co właściwie nie jest jakby częścią człowieka jako takiego. Tak? To jest coś jednak zewnętrznego. I tak samo jest oczywiście jeszcze bardziej z rzeczami materialnymi, które człowiek tylko właściwie używa, a kiedy ma ich bardzo dużo, wiadomo, że zaczyna raczej być ich niewolnikiem, zaczynają być dla niego obciążeniem. To wiemy już jakby na takim poziomie, powiedzmy, religijnym, jako katolicy, ale oczywiście Arystoteles, mimo tego, że paganin, też te oczywiście intuicje nie były mu obce, to też wiedział. Jeżeli chodzi o majątek, pisze Arystoteles, życie natomiast upływające na zdobywaniu majątku jest poniekąd życiem pod przymusem. A bogactwo oczywiście nie jest tym dobrem, którego szukamy, wszak jest ono czymś tylko pożytecznym, jest środkiem do celu. Zobaczmy, znowu tutaj ta zasada. U Arystotelesa nie ma tak niezdrowej w gruncie rzeczy zasady, którą często widzimy w tych systemach skrajnych filozoficznych, do której też nowożytność często się odwołuje. Taka zasada albo-albo, albo to, albo tamto. Tylko u niego jest podejście, powiedzmy takie systemowe podejście, związane też ze zdrowym rozsądkiem, a więc dobra materialne też są jakoś potrzebne, one są pewnymi środkami, czy w każdym razie powinny być. One mają za zadanie człowieka jakoś wzmacniać, jakoś mu pomagać w osiągnięciu dobra prawdziwego, ale łatwo też mogą się stać, tak jak nam mówi Ewangelia, mogą stać się pewnym zamiennikiem dobra najwyższego. Mogą stać się łatwo pułapką. Tam w Ewangelii jeszcze jest ten drugi przypadek, tak? Ta druga pokusa, którą można interpretować jako po prostu tą część zmysłową i użycie części zmysłowej przez człowieka, bo mowa jest w Ewangelii o pięciu parach wołów. To jest jakieś nawiązanie do pięciu zmysłów, jest to nawiązanie do tej biologicznej strony człowieka. I tutaj Arystoteles, oczywiście to wiadomo, że jego tekst nie jest komentarzem do Ewangelii, żeby tutaj nie było jakiejś wątpliwości, wiadomo. Ale oczywiście też i dla poganina jest rzeczą jasną, że to, co biologiczne, nie może być, jego działanie, jego akt nie może być istotą ludzkiego szczęścia. Tutaj pisze bardzo ciekawy fragment z Etyki Nikomachejskiej, pisze tak Arystoteles. Twierdzenie jednak, że szczęście jest najwyższym dobrem, wydaje się czymś, na co wszyscy przypuszczalnie się godzą, tym natomiast czego się tu żąda, jest dokładniejsze określenie, czym ono jest. Można by może określenie takie podać, biorąc pod uwagę swoistą funkcję człowieka. Jak bowiem u fletnisty, rzeźbiarza i u każdego artysty oraz w ogóle u każdego, kto ma jakąś funkcję, jakąś właściwą sobie czynność, wartość jego i dobroć tkwi w spełnianiu owej funkcji. Zobaczmy, że tutaj jest ta typowa dla Arystotelesa metoda, że patrzy na cel, patrzy na cel danej rzeczy i w ten sposób ocenia daną rzecz. Tak? Do czego ona służy, do czego ona jest przeznaczona. W ten sposób możemy dobrze zrozumieć właśnie człowieka. Tak? Czyżby więc cieśla i szewc mieli jakieś właściwe sobie funkcje i czynności, człowiek zaś miałby ich nie mieć, lecz miałby być stworzony do próżniactwa? No, zobaczmy, że w dzisiejszym świecie często nam się wmawia, że człowiek szczęśliwy to jest człowiek, taki król życia, czy królowe życie, jak często w takich różnych jakichś tam gazetach się gdzieś pokazuje się, to na czym polega życie takich ludzi? No na tym, że no, nic nie robią, tak? Po prostu siedzą gdzieś tam, leżą na plaży i to jest ich całe życie. No to Arystoteles oczywiście
będzie tutaj się posługiwał, jak się zaraz okaże, będzie się posługiwał wyższością aktu w stosunku do możności, czyli działania w stosunku do próżnowania. Działanie jest czymś szlachetniejszym, jest czymś doskonalszym. Wobec tego też szczęście, czyli dobro, nie będzie polegało na nic nierobieniu. Musi być jakimś aktem. Musi być aktem. Tylko teraz pytanie, aktem czego? Tak? Jakim działaniem będzie? Jakiego rodzaju działania? Co się tyczy życia, to wspólne ono jest, jak wiadomo, człowiekowi nawet z roślinami, a szukamy funkcji swoistej człowieka. Należy więc abstrahować od funkcji życiowych polegających na odżywianiu się i wzrastaniu. Następnym rodzajem życia byłoby jakieś życie polegające na odbieraniu wrażeń zmysłowych, ale i ono wspólne jest, jak się okazuje, człowiekowi z koniem, wołem i wszelką istotą żyjącą. Tak? I to jest właśnie poziom tej drugiej pokusy, czy tego drugiego dobra, które mówi Ewangelia z ostatniej niedzieli. Tak? Czyli to życie zmysłowe, okazuje się, że ono jest wspólne ze zwierzętami, więc też nie może być tym dla człowieka najwłaściwszym, tym prawdziwym, dla którego wszystko inne jest tylko środkiem, który powinien służyć osiągnięciu celu. Tak? Wiemy już z koncepcji człowieka, podanej przez Arystotelesa, odkrytej przez Arystotelesa, że wszelkie poznanie umysłowe bazuje na poznaniu zmysłowym i że wobec tego zmysły są czymś niewątpliwie bardzo ważnym, że bez poznania zmysłowego nie będzie możliwości po prostu użycia umysłu i dlatego zmysły są czymś bardzo cennym. To też święty Tomasz z Akwinu będzie podkreślał, że ciało jest czymś bardzo ważnym dla duszy, bo jest pewnym narzędziem. Ostatecznie właśnie ciało jest dla duszy przede wszystkim po to, żeby dusza mogła poznawać świat. Właśnie po to, żeby poznanie umysłowe było możliwe, musi być najpierw poznanie zmysłowe, a poznanie zmysłowe wymaga zmysłów, które posiadają oczywiście swoje organa cielesne i dlatego jest właśnie ciało. Ciało jest właśnie po to. Tak? Oczywiście te wszystkie cielesne dobra, pewne przyjemności, one mogą stać się pułapką. Okaże się jednak, że u Arystotelesa nawet te przyjemności same w sobie złe nie są. One są złe tylko wtedy, kiedy przesłaniają prawdziwe dobro. Dokładnie tak samo będzie u świętego Tomasza. Ta przyjemność jako taka nie jest zła. I u Arystotelesa będzie ta myśl bardzo, bardzo wyraźnie podkreślana. Przyjemność jest sama w sobie czymś dobrym. Ona jakby doskonali pewną czynność. Także życie zmysłowe też ma swoją wartość, w pierwszej kolejności właśnie dlatego, że umożliwia poznanie umysłowe, z drugiej strony też daje pewną taką towarzyszącą działaniu przyjemność, ale jest to jednak coś, co nie stanowi istoty życia ludzkiego. Pozostaje wtedy, pisze Arystoteles, życie polegające na działaniu pierwiastka rozumnego. Ołóż, jedna część tego rozumnego pierwiastka ulega rozumowi, druga zaś sama posiada rozum i myśl. Ponieważ wtedy i o tym życiu mówi się w dwojakim znaczeniu, to należy tu mieć na myśli życie, którego istotą jest wykonywanie czynności rozumowych. Tego bowiem rodzaju życie tyczy się owo wyrażenie wzięte w znaczeniu właściwym. Otóż, jeśli swoistą funkcją człowieka jest działanie duszy zgodne z rozumem lub nie bez rozumu, jeśli swoista funkcja człowieka i człowieka etycznie wysoko stojącego jest identyczna co do swego rodzaju, tak jak funkcja cytrzysty i cytrzysty wybitnego i tak w ogóle we wszystkich przypadkach, ponieważ do funkcji w ogóle przyłącza się tylko ów wyższy stopień spowodowany dzielnością, cnotą. Jeśli więc tak, jeśli dalej za swoistą funkcję człowieka uważamy pewien rodzaj życia, a mianowicie działanie duszy i postępowanie zgodne z rozumem, za swoistą zaś funkcję człowieka cnotliwego, to samo działanie wykonywane w sposób szczególnie dobry, to zgodnie z wymogami, jeśli wtedy to wszystko tak się ma, to najwyższym dobrem człowieka jest działanie duszy zgodne z wymogami jej cnoty. I to w życiu, które osiągnęło pewną długość. Jedna bowiem jaskółka nie stanowi o wiośnie ani jeden dzień, tak też jeden dzień ani krótki czas nie dają człowiekowi błogości ani szczęścia. Więc tutaj znowu widzimy, że mamy tutaj kilka dodatkowych myśli. Po pierwsze wiemy już, że zdaniem Arystotelesa szczęście będzie polegało na użyciu rozumu. Z drugiej jednak strony jest typowe dla Arystotelesa podejście, jakże różne od tego, które widzimy w myśli Platona, który rozumie duszę ludzką jako właściwie takiego
sprowadzonego do poziomu ciała jakiegoś ducha, który ma się z tego ciała uwolnić i ma żyć z powrotem w świecie, z którego przyszedł, w świecie idei. U Arystotelesa natomiast szczęście ma polegać na użyciu rozumu, na życiu rozumnym. Teraz się okaże zresztą, o czym ma myśleć, w jaki sposób ma myśleć, ale zobaczmy, że chodzi o życie tutaj na ziemi, o życie tu i teraz. Możliwie oczywiście długie, jeśli taka będzie taka po prostu możliwość, jeśli nie będzie przeszkód ku temu. Tak? Czyli szczęście jest tutaj na ziemi. Szczęście ma polegać na myśleniu, ale no już zaczynamy rozumieć, dlaczego jest to ale, dlaczego jest coś więcej, nie tylko samo myślenie, to znaczy ono jest istotą, ale dlaczego jest tak dużo warunków prawdziwego szczęścia, bo jeżeli one nie będą spełnione, jeżeli nie będzie zdrowia, jeżeli nie będzie no właśnie całego tego instrumentarium, bez którego życie na ziemi jest tutaj niemożliwe, wówczas i życie umysłowe nie będzie możliwe. Tak? Bo dla Arystotelesa dusza ludzka jest przecież śmiertelna. Jest śmiertelna. Jest w niej coś boskiego, co przeżywa człowieka, tak? Ale to wynika już z konkretnej, to nie tak jak u Platona, jakby efekt przyjęcia pewnych jakichś rozwiązań z orfizmu, czy powiedzmy rozwiązań jakichś religijnych, mitologicznych, tylko u Arystotelesa nieśmiertelność pewnego elementu tego właśnie rozumu czynnego, o którym ostatnio mówiliśmy, jest niczym innym jak pewnym wnioskiem z rozważania działania ludzkiej duszy. Natomiast zasadniczo człowiek jako taki jakby no nie przeżywa swojej śmierci. Dusza nie przeżywa śmierci ciała. Ona ginie wraz z ciałem. Przeżywa pewna jakby władza duszy, jeśli tak można określić, to też nie jest do końca przez Arystotelesa dokładnie określone. Ale coś przeżywa człowieka, ale człowiek jako taki ginie. Wobec tego kwestia szczęścia to jest kwestia życia tutaj na ziemi. To nie jest kwestia jakiegoś zbawienia. To nie jest kwestia uwolnienia się z tego, co materialne, żeby duch mógł w zaświatach po prostu uwolniony od ciała myśleć. Tak? To tutaj chodzi o myślenie tutaj na ziemi. Chodzi o użycie rozumu tu na ziemi. Samo to, że chodzi o użycie rozumu jest sprawą właśnie dość jasną. Jeszcze dość łatwo można do tego dojść. Właśnie człowieka wyróżnia użycie rozumu, że chodzi o działanie, a nie tylko o pewną możliwość myślenia, właśnie o próżniactwo. Nie chodzi tu o próżniactwo, tylko chodzi o samo działanie, o myślenie. Też jest rzeczą jasną, ponieważ akt jest doskonalszy od możności. Więc na pewno chodzi o akt myślenia. Natomiast o tej cnocie jeszcze zaraz powiemy, bo jest to też znowu kwestia pewnych potrzebnych narzędzi i środków do tego, żeby można było myśleć. Ale teraz jeszcze powiedzmy o tym, jak rozumiane jest to myślenie. Czym jest? Otóż chodzi tutaj oczywiście o kontemplację, chodzi o teorię, chodzi o myślenie jakby dla samego myślenia, nie o myślenie dla jakiegoś działania czy wytwarzania, to jest jasne, bo tutaj chodzi o ten cel zasadniczy i ostateczny. Więc nie może chodzić o myślenie po to, żeby coś potem robić z tym myśleniem, z owocami tego myślenia, żeby jakoś działać czy żeby coś wytwarzać, ale chodzi o myślenie dla myślenia. I pisze Arystoteles tak. Czynność rozumu, która jest teoretyczną kontemplacją, zdaje się zarówno wyróżniać powagą swą, jak też nie zmierzać do żadnego innego celu leżącego poza nią i łączyć się zarówno z właściwą sobie doskonałą przyjemnością, która zwiększa intensywność czynności, jak też z samostarczalnością, z możliwością zażywania w czasu i nieprzerwanym trwaniem w nawiasie, o ile to możliwe dla człowieka. Wiadomo, jest ograniczenie związane z długością życia. Jeśli czynności tej zdają się przysługiwać wszelkie inne ze szczęściem związane cechy, tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, wszelkie inne ze szczęściem związane cechy, tak? Czyli jakby są jeszcze inne, jak zaraz powiemy, to ta właśnie czynność będzie doskonałym szczęściem człowieka, o ile łączy się z nią odpowiednia długość życia. Takie życie przechodziłoby jednak możliwości człowieka. Żyłby bowiem w ten sposób nie o tyle, o ile jest człowiekiem, ale o tyle, o ile jest istotą obdarzoną pierwiastkiem boskim, w niej tkwiącym. W jakiej zaś mierze pierwiastek ten różni się od naszej złożonej natury, w takiej też różni się czynność, w której on się iści, od czynności, którym się poza tym iści cnota. Bo tu zauważmy, że jest pewne nawiązanie tym samym do działania, do życia tego pierwszego poruszyciela,
poruszonego, o którym mówiliśmy. Tak? To jest ten Bóg, którego istotą życia, istotą szczęścia jest myślenie o sobie. Tak? Myśli o sobie, o tym, co jest najdoskonalsze i w ten sposób na tym polega jego życie, na tym polega jego szczęście, jest dzięki temu szczęśliwy. To jest najdoskonalsza czynność, czyli myślenie o najdoskonalszym przedmiocie, czyli o sobie samym. W ten sposób człowiek, który kontempluje, człowiek, który będzie szczęśliwy, jakoś zobaczmy pewne podobieństwo właśnie do Boga. Tak? Człowiek szczęśliwy jest kimś, kto jakoś Boga naśladuje. To znaczy nie w tym sensie, że myśli o sobie, ale w tym sensie, że myśli o tym, co doskonałe. Stara się myśleć o tym, co doskonałe. W przypadku człowieka, tak? On się tylko do pewnego stopnia jest to oczywiście możliwe, nie tylko ze względu na długość życia, ale właśnie, jak pisze Arystoteles, na ile to jest możliwe dla człowieka, ze względu na to, że jest tylko człowiekiem, czy nie jest tym czystym aktem, prawda? Bo chociażby dlatego, że nie jest to dla człowieka możliwe, bo człowiek właśnie nie jest czystym aktem i nie zawsze na przykład jest w stanie kontemplacji. Nie zawsze jest tym kontemplującym. Czasem jest raczej w stanie pewnej możności tylko do myślenia i do kontemplowania. I raczej zazwyczaj tak jest, nawet jeżeli jest filozofem. Nawet jeżeli jest filozofem, to i filozof czasem jest zmęczony, musi spać, musi robić różne tam czynności, nawet jeżeli ma służbę niewolników i tam wszystkie inne te pomoce, które pomagają, które są niezbędne, jak się zaraz okaże, do tego, żeby w ogóle zająć się tą kontemplacją, bo przecież wiadomo, że człowiek, który ma dużo obowiązków, nie może zająć się kontemplowaniem. Tak? Jest wtedy nie może za bardzo być szczęśliwym wobec tego. Jeśli więc rozum jest czymś boskim w stosunku do człowieka, to i życie zgodne z nim jest boskie w porównaniu z życiem człowieka. Nie trzeba jednak dawać posłuchu tym, co doradzają, by będąc ludźmi troszczyć się o sprawy ludzkie i będąc istotami śmiertelnymi o sprawy śmiertelników. Należy natomiast, ile możności, dbać o nieśmiertelność i czynić wszystko możliwe, aby żyć zgodnie z tym, co w człowieku najlepsze. Bo jeśli jest to nawet rozmiarami nieznaczne, to jednak potęgą swą i cennością przerasta ono znacznie wszystko inne. Tak? A więc nawet jedna myśl o czymś, co jest właśnie ogólne, co jest doskonałe, o tym, co jest niezmienne, o tym, co jest najwyższe dla człowieka, już jakby zaczynamy domyślać się, że to myślenie to nie jest myślenie jakiekolwiek, ale myślenie o tym, co najdoskonalsze. Myślenie o tych najbardziej podstawowych zasadach i pryncypiach. A właśnie ta teoria pierwszego poruszyciela chociażby, tak? To tak naprawdę jest, to jest właśnie przedmiot kontemplacji, myślenia filozofa, myślenia tego, kto ma być na ziemi szczęśliwy. Właściwie to nasz wykład jest, jakby można powiedzieć, że takim sposobem na to, żeby być tutaj na ziemi szczęśliwym z punktu widzenia właśnie myśli arystotelesowskiej. Ale też warto zwrócić uwagę na to, że ten sposób myślenia jest bardzo typowy dla świętego Tomasza. Oczywiście biorąc pod uwagę to i podkreślając jeszcze to, że u świętego Tomasza wszystko jest jakby przeniesione na pewien wyższy, nadprzyrodzony poziom. Tak? Ale z drugiej strony tomiści, każdy prawdziwy tomista, gdyby go spytać, co by się stało, gdyby człowiek nie był nigdy do porządku nadprzyrodzonego jakoś włączony, gdyby nigdy nie był zaproszony do poznawania Boga twarzą w twarz, bo przecież z punktu widzenia świętego Tomasza szczęście w niebie polega na wizji uszczęśliwiającej, na oglądaniu Boga tak, jak on widzi sam siebie. Czyli też chodzi o pewną kontemplację, o pewną właśnie wizję, nie w sensie jakiegoś zmysłowego doznawania, ale umysłowego. Tyle tylko, że to ma charakter nadprzyrodzony. Ale co by się stało, gdyby człowiek nigdy, będąc właśnie tą istotą rozumną oczywiście, ale nigdy nie był doprowadzony do nadprzyrodzonego poziomu, gdyby nigdy nie miał łaski, gdyby żył tylko życiem swoim naturalnym. Na czym by polegało szczęście człowieka? I ojciec Garibu Lagrange, bardzo ortodoksyjny tomista, jeden z wybitniejszych dwudziestowiecznych tomistów, wyraźnie pisze, że właśnie mniej więcej na tym, o czym pisze Arystoteles, mniej więcej do tego by się szczęście człowieka sprowadzało, gdyby człowieku skupić się tylko na tym, co naturalne, to właśnie na tym by ludzkie szczęście polegało. Na myśleniu o tych najbardziej podstawowych zasadach, na myśleniu o Bogu, który jest przyczyną rzeczywistości, na delektowaniu się umysłowym właśnie myślą o tym, co najwyższe. Na tym by polegało ludzkie szczęście, gdybyśmy się mieli skupić na tym, co naturalne. I w tym sensie widzimy, że filozofia Arystotelesa jest rzeczywiście bardzo dobrą podstawą dla filozofii chrześcijańskiej. Że ona odkrywa coś, co potem faktycznie jest takim
tak, takim fundamentem dla myślenia chrześcijańskiego. Więc jest w tym coś naprawdę wielkiego, coś genialnego jest w myśli Arystotelesa tutaj. I tutaj dalej pisze w Etyce Nikomachejskiej. Ta więc czynność właściwa Bogom, górująca najwyższym stopniem szczęśliwości, byłaby taką kontemplacją. Więc i z pomiędzy ludzkich czynności najwyższy stopień szczęśliwości wykazuje ta, która jest najbardziej spokrewniona z ową czynnością boską. Świadczy o tym też fakt, że szczęście nie jest udziałem innych istot żyjących, jako że są zupełnie pozbawione tego rodzaju czynności. No właśnie. A jak to często się dzisiaj zdarza, tam otworzymy jakąś stronę w jakimś tam portalu informacyjnym w internecie, jak to często się zdarza, taka próba przypisania szczęścia zwierzętom, tak, że jakiegoś pieska czy kotka przygarnąć, żeby był szczęśliwy. I takie dywagacje, czy piesek jest szczęśliwy, czy kotek, czy inne są tam zwierzątka szczęśliwe. Tutaj to Arystoteles wiedział, że nie mogą być szczęśliwe. Może być im przyjemnie, bądź nieprzyjemnie, ale szczęśliwe być nie mogą. Żeby były szczęśliwe, musiałyby być rozumne. Bo całe życie bogów jest najwyższym szczęściem. Życie zaś ludzi jest nim o tyle, o ile zawiera w sobie coś podobnego do takiej czynności. Z innych zaś istot żyjących żadna nie jest szczęśliwa, ponieważ w żadnym stopniu nie mają one udziału w teoretycznej kontemplacji. No, tutaj bardzo wyraźnie są podkreślone, że szczęście polega na kontemplacji teoretycznej. Teoretycznej kontemplacji. Więc granica jej jest też granicą szczęścia i istoty mające większą możliwość takiej kontemplacji mają też większą możliwość szczęścia. Aniołowie, którzy co do natury są doskonalsi, zasadniczo też są i w niebie doskonalsi. Tak? Oczywiście jest tutaj pewna różnica, ponieważ porządek łaski może, wiadomo, tutaj zmienić pewną kolejność związaną ze światem naturalnym. O ile w przypadku aniołów tak nie jest i w przypadku aniołów jest właśnie dokładnie tak, że ten anioł, który był przed wyborem tego ostatecznego celu, czyli przed próbą, która się dokonała na samym początku, tuż po stworzeniu aniołów, więc ten anioł, który był w hierarchii stworzony jako doskonalszy, jako wyższy, ten, jeżeli tylko opowiedział się za Bogiem, jest w niebie doskonalszym i wyższym. Te hierarchie, które były na poziomie naturalnym stworzone, one przeszły na poziom nadprzyrodzony. Tak? Jakby, bo anioł w swej naturze ma w sobie taką całościowość, albo się całkowicie opowiada za Bogiem, albo całkowicie jest przeciw Bogu. Tego w przypadku ludzi natomiast nie ma, bo można być jakoś mało doskonałym od strony rozumu, w ogóle ludzkich, tych naturalnych zdolności, ale jakoś bardziej opowiedzieć się za Bogiem, prawda? Że można być świętym, który miał mały w sumie potencjał, tak można powiedzieć, naturalny, ale łaskę w sobie tą daną przez Boga jakoś rozwinął, tak? Przyjął ją i ona potem oczywiście spowodowała to, że strumień łask stawał się coraz większy i w ten sposób taki człowiek może przekroczyć tych, którzy na poziomie naturalnym byli od niego doskonalsi. Tak? Tutaj jakby rozumiemy, że nie ma w przypadku ludzi czegoś takiego, bo człowiek jest taką istotą nie taką zero-jedynkową jak anioł, że albo w stronę Pana Boga całkowicie, albo w stronę właśnie tego naturalizmu, grzechu naturalizmu, odrzucenia Pana Boga, tylko w przypadku człowieka jest jakby całe spektrum możliwości, tak? Może trochę bardziej, trochę mniej i dlatego w przypadku świętych no jest właśnie rzeczą dość typową, że jakby następują pewne takie przeskoczenia. Ktoś, kto był, wydawałby się jakby no mniej, że tak powiem, stworzony w mniejszym stopniu w zakresie, jakby do, w mniejszym stopniu stworzony do tego, czy jakby stworzony do mniejszego szczęścia, nagle to szczęście w niebie będzie większe. Tak? No i oczywiście wiemy, że Matka Najświętsza też przekracza wszystkich aniołów, to z racji tego, co jest wyjątkowe w niej, z racji tego, że jest właśnie Matką Bożą. To jest porządek wcielenia, który przekracza nawet tą łaskę, którą posiadają aniołowie, dlatego Matka Najświętsza jest ponad aniołami. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą zasadę na poziomie naturalnym, no to ona jest oczywiście zawsze prawdziwa, tak? Jest ktoś stworzony do większego szczęścia, bo ma większy, silniejszy rozum. Na poziomie naturalnym tak Arystoteles mógł napisać. I to nie przypadkiem, lecz ze względu na ową kontemplację, gdyż posiada ona sama w sobie wartość bezwzględną. Tak więc szczęście jest pewnym rodzajem teoretycznej kontemplacji. A więc chodzi tutaj o myślenie właśnie o Bogu. I teraz dlaczego wobec tego Arystoteles w tym wcześniejszym tekście, który przeczytałem, tak bardzo podkreśla cnotę.
Cnota przecież jest czymś, co kojarzymy przede wszystkim z cnotami kardynalnymi, co kojarzymy raczej z przezwyciężaniem pewnych namiętności, z wdrażaniem ładu rozumu w nasze życie, właśnie to powiedzmy zmysłowe. Tak? To jest raczej w pierwszej kolejności z tym kojarzymy cnotę, ale gdy już zaczynamy rozumieć, dlaczego cnota jest też czymś bardzo ważnym w myśli Arystotelesa. Także Arystoteles może w języku cnót mówić właśnie o szczęściu. Pamiętamy bowiem, że u Sokratesa przecież szczęście polegało na cnocie. Tam można powiedzieć, że cnota była pewnym celem. Tutaj natomiast właściwie można powiedzieć, że cnota jest pewnym środkiem, bo celem jako takim jest działanie, celem jako takim jest akt myślenia, jest kontemplacja. To jest szczęście. Ale ten akt domaga się pewnej zdolności, pewnej tej możliwości czynnej, zdolności do wytwarzania aktów, tak? do tego działania. Zdolność do działania jest potrzebna, żeby działać. Działanie samo w sobie jest cel, myślenie, ale chodzi teraz o pewną zdolność do myślenia. No i właśnie tym jest cnota, bo cnotę rozumiemy raczej w kontekście cnót etycznych, ale u Arystotelesa na pierwszym miejscu i tak naprawdę nawet u świętego Tomasza na pierwszym miejscu znajdują się cnoty tak zwane dianoetyczne cnoty, które są cnotami intelektu, nie cnotami związanymi z wprowadzaniem ładu rozumnego w to, co jest człowieku zmysłowe, czy powiedzmy w ludzką wolę, ale właśnie chodzi o zdolności samego intelektu. To są cnoty, które są w hierarchii najwyższe, bo umysł jest czymś najwyższym. Wobec tego uzdolnienia do działania, które charakteryzują umysł, będą czymś najwyższym. Tak? I oczywiście tutaj jest pewna różnica w chrześcijaństwie, tak? Bo nawet jak już mówiłem kilka razy, bo dobrze wiemy, że cnoty teologalne wiary, nadziei, miłości, oczywiście wiara jest cnotą zasadniczo umysłu, ale jeżeli chodzi o cnotę miłości, która jest cnotą najdoskonalszą, to wiemy, że ona jest przede wszystkim cnotą, która doskonali wolę, że cnota miłości jest oczywiście najwyższą cnotą i ona w pierwszej kolejności umysłu nie doskonali. Ale z drugiej strony pamiętamy też, że dary Ducha Świętego, te najwyższe, na przykład ten dar, przede wszystkim ten dar, który doskonali cnotę miłości, najwyższą z cnót, to jest dar mądrości. To jest dar mądrości, tak? I to jest właśnie też jednocześnie pewne, mimo to nie jest tylko kwestia podobieństwa nazw, bo dar mądrości ma pewnego rodzaju podobieństwo do cnoty mądrości, o której będzie pisał zarówno Arystoteles, jak i święty Tomasz. Tyle tylko, że dar mądrości uzdalnia nas do tego, żeby przyjmować natchnienia, bo każdy dar Ducha Świętego uzdalnia do przyjmowania natchnień ze strony Ducha Świętego. I w tym przypadku te natchnienia będą pozwalały właśnie na bycie mądrym, to znaczy na patrzenie na rzeczywistość z perspektywy przyczyn najwyższych i z punktu widzenia daru Ducha Świętego. Mądrość jest oczywiście czymś nadprzyrodzonym, jest zdolnością do patrzenia na świat z perspektywy jakby samego Boga. Dlatego też zdaniem Augustyna wiąże się z błogosławieństwem czyniących pokój. Bo ci, którzy czynią pokój, którzy wprowadzają pokój, oni sami muszą być pełni pokoju, a człowiek jest pełny pokoju wtedy, kiedy patrzy na świat z perspektywy Boga, który sam w sobie jest pokojem, który sam w sobie jest całkowicie jakby uporządkowany, uspokojony, bo jest pełnią szczęścia, którego nikt nie może mu odebrać. Wobec tego ten, który jest pełen ducha mądrości, darów Ducha Świętego, Ducha Mądrości, jest wobec tego takim, można powiedzieć, właśnie na takim wyższym poziomie mądrym, bo mądrość w sensie cnoty intelektualnej, o której pisze Arystoteles, o której pisze święty Tomasz, jest po prostu spojrzeniem na świat z perspektywy takiej ludzkiej, tak? Czyli szukanie rozumienia świata, tak jak to robi filozof. Cnota mądrości to jest właśnie cnota filozofa. To jest cnota tego, który umiłował mądrość. Cnota mądrości jest cnotą polegającą właśnie na rozumieniu świata z perspektywy pierwszych przyczyn. Chociażby z perspektywy tego pierwszego poruszyciela, o którym żeśmy mówili. Z perspektywy tych pryncypiów bytowych, o których żeśmy mówili.
Tego, że bytów jest wiele, że są one złożone, że się różnią, że pewne są substancjami, a inne są przypadłościami, no to jest właśnie tego rodzaju mądrość. To jest właśnie ta mądrość, która też może stanowić i stanowi pewną podstawę do wyjaśniania innych rzeczy, tak? Różnych substancji czy pewnych procesów właśnie z perspektywy tych pierwszych przyczyn, tych pierwszych zasad. To jest mądrość naturalna. Mądrość jako cnota rozumu, cnota intelektu. Cnota, której też będzie pisał święty Tomasz. Tyle tylko, że w chrześcijaństwie oczywiście jest pewne uzasadnienie, żeby akcentować inne cnoty niż właśnie te cnoty umysłu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że cnoty kardynalne doskonalą całego człowieka, można tak powiedzieć. One powodują, że człowiek jakby w całości jest dobry, tak? Natomiast go ustosunkowują wobec celu, który jest ostatecznie tym celem najwyższym, samym Bogiem. Tak? Natomiast tutaj chodzi o doskonalenie tylko tej, co prawda, najdoskonalszej, ale jednak części człowieka. I u świętego Tomasza jest to powiedziane w ten sposób, że co prawda cnoty intelektu, cnoty właśnie dokładnie takie, jak mądrość, jak intuicja pierwszych zasad, czyli ta inteligencja, czasem się to tłumaczy, czyli mądrość, ta intuicja pierwszych zasad, wiedza, to są te trzy cnoty intelektu spekulatywnego, które koncentruje się na rozumieniu, na znajomości prawdy, na samej prawdy. Tak? To są te cnoty właśnie, które się będą wiązały z sensem życia, można powiedzieć, u Arystotelesa. One u świętego Tomasza są właściwie ponad cnotami kardynalnymi, ale z drugiej strony jednak doskonalą tylko część człowieka. Co prawda największą, najdoskonalszą, najszlachetniejszą, ale tylko część. Cnoty kardynalne natomiast doskonalą całego człowieka. Oczywiście w chrześcijaństwie jest tak, że jak już mówiłem, nad tymi wszystkimi cnotami naturalnymi są cnoty nadprzyrodzone wiary, nadziei, miłości, które są jeszcze wyższe, ponieważ są bezpośrednio łączącymi nas z samym Bogiem. To dzięki nim jesteśmy związani z Bogiem. Tak? Więc one są oczywiście najwyższe. Natomiast na poziomie naturalnym właściwie wyższe są cnoty nie etyczne, tylko dianoetyczne. Właśnie te cnoty intelektualne. Ale są z drugiej strony jakby w mniejszym stopniu cnotami, bo doskonalą tylko część człowieka. Tak? To jest taka pewna subtelność, pewien niuans. Tak właściwie to tych cnot dianoetycznych jest w sumie, to jest pięć, bo poza tymi trzema cnotami intelektu spekulatywnego, czyli poza mądrością, tą najwyższą, poza intuicją pierwszych zasad, czyli pewną zdolnością do odkrywania reguł rządzących światem, tak można powiedzieć, i poza wiedzą, czyli samą znajomością już z perspektywy tych przyczyn najbliższych, sama znajomość konkretnych faktów, wiedza, no coś, co każdy z nas tutaj mniej więcej wie, o co chodzi. Poza tymi trzema cnotami są jeszcze dwie cnoty intelektu praktycznego, takiego właśnie związanego z działaniem, z pewnymi konkretami, już konkretnymi jakimiś wydarzeniami, a nie jakąś ogólną tam wiedzą jako taką. Więc te dwie to jest roztropność i to jest sztuka. Sztuka wiąże się tutaj oczywiście z bardzo różnymi, w ramach każdej ludzkiej formy działalności, możemy mówić o sztuce, czy to będzie sztuka lekarska, sztuka wytwarzania okrętów wojennych, na przykład to też jest jakaś sztuka, nie tylko chodzi o sztuki piękne, żebyśmy nie myśleli, że chodzi tylko o jakąś poezję czy malarstwo, tutaj chodzi o sztukę wytwarzania pewnych przedmiotów, sztukę budowania domów, to jest wszystko, to jest właśnie sztuka. Ponad tym jest roztropność. Roztropność jest bardzo ciekawą cnotą, bo ona jest z jednej strony cnotą dianoetyczną, cnotą intelektu, tego praktycznego, czyli w sumie niższego, jakby tak z punktu widzenia samego ludzkiego szczęścia, bo zawsze chodzi tylko o pewne dobór środków do celu, a przecież szczęście jest celem, dlatego mądrość jest wśród tych cnót intelektu kontemplacyjnego, tak, ta najwyższa cnota. Ale roztropność jest również cnotą etyczną. Ona się w sposób szczególny, taki bezpośredni wiąże również z tymi cnotami, które znamy z katalogu cnót kardynalnych, które też już właściwie Platon, już pamiętamy już u Platona, tak? Były te właściwie, tylko tam zamiast roztropności on to nazywał właśnie mądrością bardziej, tak? Dokładnie. Natomiast pamiętamy u Arystotelesa był podział duszy na trzy takie części, część rozumną, logos, gdzie cnotą właśnie była mądrość, był też oczywiście największa, najważniejsza cnota,
To jest zresztą też dziedzictwo Sokratesa, rzecz jasna, taki intelektualizm etyczny. Potem mieliśmy duszę bojową i tam cnotą było męstwo i duszę pożądliwą, cnotą jest umiarkowanie. I to właściwie stanowi już pewnego rodzaju zrąb cnót kardynalnych. Tu brakuje sprawiedliwości, ale sprawiedliwość u Platona się pojawia, ale nie jako cecha konkretnej części duszy, tylko jako pewna harmonia pomiędzy wszystkimi. Tutaj u Arystotelesa jest jednak trochę inaczej rozumiana sprawiedliwość, ale też właściwie występuje, rzecz jasna, występuje sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, to się też tutaj znajduje. Tak? Czyli pośród cnót kardynalnych te same właściwie mamy. Pośród cnót etycznych może lepiej, bo jeszcze to, że one są kardynalnymi, to jest jakby późniejszy wynalazek, to są na razie cnoty etyczne. I one oczywiście też są ważne, bo o ile szczęście polega właśnie na cnocie mądrości, no też oczywiście w jakiejś mierze na cnocie tego rozumienia, tej intuicji pierwszych zasad, na cnocie wiedzy, no bo bez tego też trudniej jest dojść do kontemplacji tych pryncypiów, tak? Ale jednak cnoty etyczne są ważne. Dlaczego? Ano dlatego, że sam Arystoteles będzie pisał, zaraz zobaczymy, bez odpowiednio ukształtowanego podejścia do dóbr niższych, chociażby tego porządku zmysłowego, czy tych dóbr zewnętrznych, które są wobec człowieka zewnętrzne, po prostu nie ma odpowiedniego nastawienia człowieka wobec dobra najwyższego. Tak? Jeżeli człowiek jest tak bardzo przejęty posiadaniem dóbr materialnych, właśnie brakuje mu cnoty umiarkowania, wobec tego nie będzie dążył do kontemplacji. Tak? Będzie się cały czas rozpraszał, będzie cały czas dążył do dóbr niższego rzędu. Innymi słowy, nie będzie umiał traktować dóbr niższego rzędu jako faktycznych środków na drodze do celu, jakim jest kontemplacja tych najwyższych pryncypiów, jeżeli będzie mu brakowało cnót etycznych. Więc o ile szczęście jako takie jest aktem, który jest możliwy dzięki cnotom intelektualnym, cnotom dianoetycznym, cnocie mądrości w pierwszej kolejności, to jednak są do szczęścia niezbędne również cnoty etyczne. Bo bez cnoty umiarkowania, bez cnoty męstwa, jakże będzie się miał skupić na tym, co wyższe? Bez cnoty umiarkowania to jasne, bez cnoty męstwa w sumie też, bo będzie się tak bardzo troszczył, będzie się z powodu jakichś lęków, będzie myślał o czymś innym, nie będzie umiał się skupić na tym, co najwyższe. I to widzimy też wśród ludzi, którzy są zabiegani, którzy z powodu strachu przed dniem jutrzejszym cały czas właściwie wracają się w sferze tego, co jest takie, jakby, tak, co jest dzisiejsze, te kwestie tego dnia dzisiejszego. Więc chodzi tutaj o posiadanie cnót. Więc widzimy, że o ile istotą szczęścia jest kontemplacja tych najwyższych pryncypiów, naśladowanie w ten sposób Boga, można powiedzieć, to jednak jest niezbędny cały wachlarz różnych środków. Okaże się, że naprawdę jest ich dużo. No, wiemy już, że na pewno długość życia, tak? Czyli wszystko to, co się z długością życia wiąże, jakieś dobre szczęście, jakieś tam powiedzmy materialne, jakieś pewne dobra też. Zaraz się okaże, że jeszcze i przyjaciele są pewnym dobrem, właściwie jakoś niezbędnym do tego, żeby być w praktyce szczęśliwym. Czy to są też pewne takie jakby drugorzędne warunki, jeśli tak można powiedzieć, szczęścia. Ale w pierwszej kolejności chodzi właśnie o cnoty. Bo cnoty etyczne polegają na wprowadzeniu pewnego ładu rozumnego właśnie w to, co jest człowieku od rozumu bezpośrednio jakoś niższe, ale też jednak w rozumie uczestniczy. Właśnie ta sfera zmysłowa uczestniczy, zwłaszcza te właśnie władze pożądliwe, bo zmysły jako takie to tutaj nie potrzebują, one działają w sposób skuteczny, wzrok czy słów tutaj nie mają żadnej cnoty, tak, sobie bezpośrednio, natomiast jeśli chodzi o władze pożądawcze, one domagają się tego, żeby ten ład rozumowy był w nie wprowadzony. Inaczej będą za bardzo skłaniać nas ku dobrom niższego rzędu i w ten sposób one już przestaną być traktowane jako środek, a staną się celami. Na tym właśnie polega problem. Tutaj Arystoteles zauważa, niemniej jednak przyjąć należy, że i w duszy jest coś prócz rozumu, co mu się sprzeciwia i przeciwstawia. Czym zaś się ono różni od rozumu, to jest to obojętne. Okazuje się natomiast, że i ono uczestniczy w rozumie. Powolne jest mianowicie przynajmniej u człowieka opanowanego rozumowi, a może jeszcze posłuszniejsze jest u człowieka umiarkowanego i mężnego. Zgadza się bowiem u niego pod każdym względem z rozumem. A więc i nierozumna część duszy jest, jak się okazuje, dwojaka.
wegetatywna bowiem jej strona nie ma nic wspólnego z rozumem. No trudno tutaj mówić o jakiejś cnocie właśnie trawienia czy czegoś takiego, tak, czy rośnięcia. To oczywiście wszystko stanowi pewną część jakoś tak zdrowia jako takiego, które też do szczęścia jest, jak już wiemy, jakoś coś niezbędne, bo bez długiego i dobrej jakości życia trudno jest kontemplować pierwsze zasady. Trudno jest być filozofem, mając problemy jakieś poważne zdrowotne, czy po prostu krótko żyjąc. Wtedy tak i wtedy się jakby człowiek nie zdąży się zajmować samym Bogiem. I w ten sposób też nie będzie mógł być szczęśliwy, zdaniem Arystotelesa. Ale w pierwszej kolejności chodzi właśnie o cnoty wprowadzające porządek rozumny do części zmysłowej. Druga natomiast, która jest zdolnością pożądania i wszelkiego w ogóle pragnienia, uczestniczy poniekąd w rozumie o tyle, o ile mu ulega i jest mu posłuszna. I tak właśnie na tym się opiera waga cnót etycznych. I teraz ta zasada, o której żeśmy już może mówili trochę w różnych innych kontekstach, zasada polegająca na szukaniu pewnego złotego środka, tak? Ta zasada taka bardzo typowo arystotelesowska, mająca jednak swoje odniesienie w systemach filozoficznych od Arystotelesa wcześniejszych, starszych. Można powiedzieć, że szukanie pewnej miary i porządku to jest w ogóle cecha jakby właściwa dla umysłowości Greków. Oni szukali pewnej harmonii, porządku, w tym dostrzegali doskonałość rzeczy i to jest widoczne w filozofii chociażby Pitagorejczyków. Bardzo mocne jest w filozofii Platona i u Arystotelesa też pojawia się jakby właśnie w nowym aspekcie. I pisze Arystoteles tak. Ze wszystkiego, co jest ciągłe i podzielne, można wziąć pod uwagę część większą, część mniejszą i część równą. I to wszystko ze względu na przedmiot sam lub ze względu na to, na nas. To zaś, co jest równe, jest czymś w pośrodku między nadmiarem a niedostatkiem. Czyli tutaj Arystoteles pokazuje, że chodzi o pewien środek pomiędzy nadmiarem i niedostatkiem, ale nie z punktu widzenia jakby samego przedmiotu. Tak jak na przykład tu będzie pisał Arystoteles, że jeśli 10 jest za dużo, a 2 za mało, tak? No to wtedy liczamy średnią arytmetyczną, 10 plus 2 dzielimy na 2, to wychodzi 6. Tak? To ze względu na przedmiot przyjmuje się 6 jako środek. Jest ono bowiem o tyle większe, o ile mniejsze. To więc jest środkiem w znaczeniu średniej arytmetycznej. Środek natomiast ze względu na nas określić należy inaczej. Czyli tutaj Arystoteles pokazuje, że tym złotym środkiem nie jest środek jakiś arytmetyczny, nie jest środek ze względu właśnie na przedmiot, ale na podmiot. Czyli tutaj musimy inaczej ten środek ocenić. Jeśli bowiem zjeść 10 min jest dla kogoś za dużo, 2 zaś miny za mało, to kierownik ćwiczeń atletycznych nie każe mu zjadać 6 min, bo i ta ilość może być dla tego, kto ją otrzyma, zbyt wielka albo niedostateczna. Dla jakichś niezwykłych atletów będzie ona niedostateczna, dla początkującego natomiast w ćwiczeniach gimnastycznych zbyt wielka. Czyli widzimy, że cnota polegająca na złotym środku będzie jednak dla różnych ludzi wyglądała trochę inaczej. To jest bardzo ciekawa rzecz. To też powoduje, że na przykład u świętych, którzy przecież jakby idą różnymi drogami do Pana Boga, w tym sensie, że nie tylko dlatego, że no, niektórzy celują w jednych cnotach bardziej niż w jakichś innych, to tak zawsze jest, że są święci jakby będący specjalistami w tej cnocie czy w innej, ale też chodzi o to, że w praktykowaniu konkretnej cnoty widać pewne różnice. Tak? Jeżeli ktoś jest święty bardzo słabego zdrowia, to cnota umiarkowania będzie się inaczej przedstawiała, mimo tego, że ona będzie faktyczną cnotą, niż u tego świętego, który ma możliwości fizyczne do praktykowania ascezy. Tak? To jest jasne, że cnota będzie polegała na czymś innym, że ten złoty środek będzie różnie wyznaczany w zależności od różnych okoliczności, że to nie jest jakiś jeden punkt taki matematyczny. Dlatego właśnie jest to sprawa złożona. Nie jest tak, że można sobie jakąś normę dla wszystkich wyliczyć i potem wszystkim podać nakazaniu, ile, na czym to polega ta cnota. Tak? Dlatego właśnie na tym polega waga cnoty roztropności, która będzie się właśnie w pierwszej kolejności skupiała na wyznaczeniu tego środka, gdzie on dokładnie się znajduje. A to jest zależne od wielu okoliczności. Trzeba wiele okoliczności brać pod uwagę, żeby ten złoty środek wyznaczyć. To jest po prostu coś jakby zależnego od konkretnych sytuacji. W konkretnej sytuacji, dla każdej sytuacji jakby wyznaczane oddzielnie, dla każdego człowieka oddzielnie. Natomiast zawsze polega ten złoty środek na szukaniu pewnego umiaru pomiędzy nadmiarem czy niedostatkiem. I sam Arystoteles dość
wiele takich konkretnych przykładów podał. Na przykład łagodność. Łagodność jest środkiem między porywczością i nieczułością. No dobrze, rozumiemy, że bycie porywczym jest pewną skrajnością i na pewno brakiem rozumności. Człowiek porywczy nie będzie człowiekiem tak ogólnie rzecz biorąc rozumnym, ale też i człowiek nieczuły, który nie reaguje na nic. To nie jest żadna rozumność, to jest jasne. Tak? Męstwo będzie środkiem między zuchwałością i tchórzostwem. No to też jest jasne, że zuchwałość nie jest prawdziwym męstwem, tylko właśnie pewną taką bezrozumnością w postępowaniu, tak? Również tchórzostwo nie jest żadną oczywiście jakimś przejawem rozumności, również nie jest, jeśli człowiek ucieka przed czymś, przed czym nie powinien uciekać i boi się czegoś, co jemu nie zagraża. Wstyd jest środkiem między bezwstydem a skrajną nieśmiałością. Jest oczywiste, że bezwstyd jest oczywiście brakiem rozumu, ale także i skrajna nieśmiałość jest brakiem rozumu, że chodzi o wyznaczenie pewnego środka. Potem umiarkowanie między nieumiarkowaniem, niewrażliwością, to jest jasne. Oburzenie, to jest ciekawe, oburzenie środek między zawiścią i przeciwstawną skrajnością, dla której nie ma określenia. No, tutaj jakby możemy jednak mniej więcej wyobrazić sobie, o co chodzi. Sprawiedliwość, środek między zyskiem i stratą. Sprawiedliwość między zyskiem i stratą, to znaczy w tym sensie, żeby nie wymagać od kogoś jakiejś ceny, tak, która będzie spowoduje, że on jakoś za dużo na tym straci, czy my jakoś za dużo zyskamy, jeśli tak można powiedzieć. Nie? Sprawiedliwość ogólnie Arystoteles definiuje jako oddawanie każdemu tego, co się jemu należy. Hojność, środek między rozrzutność i sknerstwo. To jest jasne, że sknerstwo nie jest żadną rozumnością, rozrzutność też nie jest żadną rozumnością. Szczerość, środek między chełpliwością, udawaniem głupoty, przyjaźń, środek między pochlebstwem i wrogością, godność, środek między służalczością, zarozumiałością, wielkoduszność, środek między próżnością i małodusznością, szczodrość, środek między marnotrawstwem i skąpstwem. Widzimy, że u Arystotelesa kwestia cnoty staje się tak na wzór właśnie prawdziwego przyrodnika. To jest trochę tak, jak już taka trochę zoologia, że tych cnót nagle się okazuje, że jest bardzo wiele, że właściwie możemy w bardzo szczegółowy sposób cnoty określać, tak? I bardzo, bardzo dużej mierze ta nauka będzie obecna potem w sumie teologicznej świętego Tomasza. Tak notabene to suma teologiczna mniej więcej w jednej, praktycznie w jednej trzeciej objętości dotyczy właśnie cnót. Jest refleksją dotyczącą cnót. Całe życie moralne jest u świętego Tomasza Zakwitu właśnie rozwinięte w oparciu o refleksję dotyczącą cnót. Najpierw w sensie ogólnym, a potem już w takim szczegółowym porządku, gdzie wszystkie te cnoty są bardzo dokładnie opisywane. To jest bardzo ciekawa zresztą sprawa. Opisanie życia moralnego nie w aspekcie przykazań moralnych, tak? Przykazań bożych nawet, tak? tylko z punktu widzenia samych cnót. To ma swoje zalety. Jakiś tam z rok temu przynajmniej jakiś taki artykulik do Zawsze Wierni napisałem na ten temat, na czym polega też wyższość właśnie tego ujęcia życia moralnego z punktu widzenia cnót. Ono jest oczywiście trudniejsze i dlatego dzieci się uczy przede wszystkim rachunku sumienia według przykazań, prawda? Ale jeżeli się robi rachunek sumienia według cnót, to często łatwiej zobaczyć takie defekty, których nie będzie można łatwo określić z punktu widzenia samych przykazań Bożych. Jeżeli będziemy patrzyli z punktu widzenia cnót, to rzeczywiście wiele takich, bo one są pewnymi doskonałościami do działania, będziemy widzieli w sobie braki tych doskonałości. W ten sposób możemy taki rachunek sumienia łatwo zrobić, tak, który będzie przydatny dla naszego życia duchowego. Więc jeżeli chodzi o cnotę, to widać u Arystotelesa, jeśli chodzi o takie szczegółowe rozważania, bardzo, bardzo duże, ważne osiągnięcia. Tak? Widać to, że to jest coś naprawdę wartościowego. Podanie nawet tego katalogu cnót plus ta zasada złotego środka. Ale pamiętajmy, że chodzi tutaj o cnoty etyczne, że one dotyczą złotego środka. Tak? To jest po prostu tak jak droga. No, droga, która musi między dwoma, tak jak się idzie drogą, jakby unika się jednej skrajności i drugiej skrajności, żeby dojść do celu, idziemy środkiem, żeby dojść jak najszybciej, jak najsprawniej. Natomiast cnoty związane z myśleniem, tej złotej zasady się nie stosuje. Jeżeli chodzi o cnoty teologalne, te, które wiążą nas z Bogiem, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo w sensie ścisłym
jeżeli chodzi o cnotę wiary, nadziei, miłości, one przecież no, nie polegają na żadnym złotym środku, bo nie można Boga wierzyć, czy ufać Mu, czy Go kochać, no jakby pomiędzy skrajnościami. Ani za dużo, ani za mało, tylko tak po środku, prawda? Że nie mieć nadziei jakby takiej maksymalnej, tylko taki szukać takiego środka, że ani za dużo Bogu nie ufać, ani za mało, tylko tak po środku. Tak? No to jest oczywiście nieprawdziwe. Co do Boga, nigdy nie możemy miłować Go tak, jak On na to zasługuje, nie możemy ufać Mu, wierzyć tak, jak na to zasługuje. Czyli w przypadku cnót teologalnych nie ma żadnego złotego środka, ale z drugiej strony pisze święty Tomasz, że jednak w jakimś sensie jest ten złoty środek, ale nie co do samego Boga oczywiście, natomiast co do pewnych sposobów wyrażania po prostu naszego związku z Bogiem. Tak? Bo na przykład jeśli chodzi o cnotę wiary, nie możemy wierzyć Bogu za bardzo. Zawsze powinniśmy wierzyć jak najwięcej tylko możemy, ale możemy w sensie sposobu wyrażania wiary możemy wpaść na przykład w pewną przesadę albo pewien niedosyt. Na przykład przesadę w sensie przesadnego wierzenia w coś, czego właściwie Bóg nie objawił, nie związał swojego autorytetu, ale co jest jakoś dodatkowe, na przykład objawienia prywatne. Możemy w nie wierzyć właśnie za bardzo, za łatwo wierzyć, ulegać jakimś takim prywatnym objawieniom, ale też i za mało możemy ulegać. Tak? Czy za mało, na przykład w dziedzinie cnoty nadziei, możemy za bardzo, to znaczy nie w sensie, że za bardzo wierzyć Bogu, to się znaczy ufać Bogu się nie da za bardzo, ale możemy w tym sensie, że właśnie sposobu jakby wyrażania tej nadziei, to znaczy możemy za łatwo mieć nadzieję w coś, co do czego Pan Bóg nie obiecał, że będzie dawał potrzebne łaski. Bo Pan Bóg obiecał, że będzie dawał potrzebne łaski tym, którzy się to starają, którzy nie narażają się na jakieś niebezpieczeństwa, na jakieś pokusy, nie dopuszczają ich, no to wtedy Pan Bóg daje zawsze wyjście z trudnej sytuacji. Ale jeżeli ktoś dopuszcza takie sytuacje, tak zupełnie nierozsądnie, narażając się na utratę łaski czy zbawienia, no to wtedy już to już nie jest cnota nadziei. Tak? To już jest właśnie pewna przesada. To jest pewna przesada, polegająca na tym, że jakby za dużą na ufność nie tyle w Bogu, tylko jakby w to, czego Bóg właśnie nie dał jako tego właściwego środka. Tak? Czy można też za mało, można właśnie popaść w rozpacz. Ale to jest jego oczywiste, że tak, co do tego, to jest rzeczą jasną. Tak samo, jeśli chodzi o miłość, że no nie można Boga za bardzo kochać, ale można kochać za bardzo coś, co tak jak tam właśnie, w tamtych przypadkach. Że co nie jest samym Bogiem, ale jakoś z Bogiem no, tam związane, ale w sposób taki, że może Pana Boga jakoś, powiedzmy, przesłonić i w ten sposób znowu się jakaś kradnie pewna skrajność, pewien nadmiar. Czyli co do zasady w cnotach teologalnych nie ma stosowania złotego środka. To jest tylko co do cnót etycznych. Jego rozumiemy, że to jest coś takiego, co znamy dobrze z doświadczenia właśnie. Tak? Że co do cnót etycznych to jest to zrozumiałe, że tak to jest po prostu, tak musi być. Natomiast następną, już taką właściwie ostatnią rzeczą, ostatnim warunkiem bardzo interesującym to jest posiadanie przyjaciół. To jest posiadanie przyjaciół, bo mogłoby się wydawać, że skoro człowiek już posiada cnoty te najważniejsze, czyli cnoty samego intelektu, które pozwolą mu kontemplować Boga, te pryncypia powiedzmy najważniejsze, ma też cnoty, które zapewnią mu no, traktowanie konkretnych tych dóbr, właśnie nie będących celem ostatecznym, właśnie jako tylko pewnych środków. To w takim razie wszystko już jest załatwione, ale właśnie nie. Do tego, do szczęścia, którym pisze Arystoteles, potrzebni są jeszcze przyjaciele. Potrzebni są przyjaciele. Dlaczego przyjaciele są potrzebni do szczęścia? Otóż to jest bardzo ciekawa sprawa, ale wiąże się ona po prostu z tym, że zasadniczo Arystoteles podchodzi do tematu szczęścia w sposób bardzo, już widzimy, systemowy, że on nie wyklucza żadnego z warunków, znaczy zarówno i zdrowie człowieka, i długość życia, i jakieś umiarkowane bogactwa, to wszystko jest potrzebne, żeby móc cieszyć się kontemplacją
tych pierwszych zasad kontemplacji u Boga. Bez tego jest to po prostu bardzo trudne. No, trudno jest skupić się na najważniejszych jakichś takich teoretycznych sprawach tylko wtedy, kiedy brakuje jakby tych dóbr codziennych. Tak? Tutaj pisze w ten sposób Arystoteles. Okazuje się jednak, że szczęście nie może się obejść bez dóbr zewnętrznych. Wszak niemożliwą lub przynajmniej niełatwą jest rzeczą dokonywać czynów moralnie pięknych, będąc pozbawionym odpowiednich środków. Wiele bowiem rzeczy uskutecznia się, jak gdyby za pomocą narzędzi, dzięki przyjaciołom, bogactwu czy wpływom politycznym. Brak natomiast pewnych dóbr, jak na przykład dobrego urodzenia, udanych dzieci lub urody, mąci szczęście. Bo przecież nie jest zupełnie szczęśliwy człowiek o bardzo szpetnej powierzchowności lub niskiego pochodzenia, ani samotny i bezdzietny, a jeszcze mniej chyba taki, którego dzieci są pod każdym względem nieudane lub przyjaciele całkiem bez wartości. Albo też ktoś, komu śmierć wydarła dobre dzieci lub przyjaciół. Zdaje się więc, że i tego rodzaju pomyślność jest, jak już powiedzieliśmy, potrzebna do szczęścia. Więc okazuje się, że tych warunków jest dużo więcej. To nie tylko nasze osobiste zalety, nasza dzielność, czyli cnota, cały ten katalog, o którym żeśmy mówili, ale że potrzebne są właśnie te dobra zewnętrzne, oczywiście w jakiejś mierze. One są tylko środkami. Dlaczego przyjaciele są tak ważni? Bo co do innych, no to jakby rozumiemy, no, że posiadanie dzieci dobrych, udanych, szczęście jakieś rodzinne, to wszystko powoduje, że możemy się skupić na tym, co jest najwyższe, najszlachetniejsze. Dlaczego właśnie przyjaciele? Musimy pamiętać o tym, że w kulturze dawniejszej, tej starożytnej, greckiej, także i rzymskiej, przyjaźń była czymś na pewno ważniejszym niż w naszym świecie. No dzisiaj właśnie ludzie rzadko mają przyjaciół. To jest taka charakterystyczna rzecz do dzisiejszych czasów i powód, dla którego ludzie dzisiaj są tak samotni. Właśnie jest niewiele przyjaźni. Przyjaźń jest, co ciekawe, potrzebna jakby z dwóch powodów dla Arystotelesa. Znaczy, oczywiście no, wynika po prostu z tego potrzeba posiadania przyjaciela z natury społecznej człowieka, z tego, że człowiek jest po prostu stworzony do życia w społeczeństwie i właśnie to życie w społeczeństwie polega na życiu wśród przyjaciół w pierwszej kolejności. Ale jeżeli chodzi o sam cel posiadania przyjaciela, po co właściwie ma się przyjaciół? To jest bardzo ciekawe myślenie, bo jakby z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przyjaciele coś dają. Przyjaźń, rozumie Arystoteles przyjaźń jako pewną życzliwość, czy potrzebna jest do przyjaźni po pierwsze życzliwość, po drugie po prostu pewne współżycie z ludźmi, tak? Czyli to jest pewna wspólnota życia połączona z życzliwością. Ale teraz przyjaźń może mieć charakter, no, tak jak to, no właśnie, pewne dobro się wiąże z przyjacielem, tak? Tylko teraz to dobro może mieć charakter w ogóle u Arystotelesa, tak i potem też u świętego Tomasza. Dobro ma charakter albo dobra przyjemnego, albo dobra użytecznego, albo tego dobra już tego jakby prawdziwego, takiego jakby dla niego samego pożądanego. I oczywistą jest sprawą, że przyjacielem takim prawdziwym, tak, takim najbardziej ścisłym sensie należy rozumieć takiego, który wiąże się z tym dobrem prawdziwym, tym szlachetnym. Także nie dlatego chcemy z nim przebywać, ponieważ jest dla nas przyjemny, jest nam przyjemny czy użyteczny, bo dajmy na to, jest jakoś wysoko postawiony i z tego powodu warto jest nam się z nim, powiedzmy, właśnie przyjaźni zadawać. I nie chodzi tutaj o jakąś przyjemność polegającą, wynikającą jakby z przebywania z człowiekiem zabawnym, ale chodzi o coś więcej. Chodzi właśnie o to prawdziwe dobro. I z jednej strony to prawdziwe dobro będzie polegało na tym, że ułatwia nam kontemplację rzeczy tych najznioślejszych. Czyli po to jest przyjaciel. Po to, żebyśmy te trudne tematy związane z myśleniem o Bogu, żeby po prostu łatwiej było w pewnej grupie przyjaciół, tak? Czyli właśnie po to są przyjaciele, żeby było z kim porozmawiać o Bogu, o rzeczach najwyższych, żeby nam ułatwili, żeby nam wytłumaczyli na przykład, może on już jakoś ma większe doświadczenie w tym względzie, chętnie podzieli się z nami swoimi przemyśleniami, tak? Czyli z jednej strony przyjaciele nam pomagają w myśleniu o Bogu i o tych najważniejszych rzeczach, tak? Zobaczmy, że to jest takie bardzo, bardzo, tak można powiedzieć, no, chrześcijańskie na pewno, ale zobaczmy, że to jest coś takiego, czego we współczesnym świecie raczej dużo tego nie ma, prawda? Dzisiaj raczej chrześcijaństwo jest takim... Dzisiaj chrześcijaństwo to jest takie płynięcie pod prąd w kajaku. Każdy sobie tam płynie w tym kajaczku i
cieszy się, że jeszcze go tam nie jeszcze się nie kajeczek nie przewrócił. A tutaj jest właśnie taka właśnie wspólnota, ale w takim dobrym sensie, nie tym modernistycznym, że jesteśmy razem, żeby być razem, będąc razem i jesteśmy zadowoleni i afirmujemy samych siebie, tylko chodzi o afirmację Boga, ale właśnie w jakiejś grupie, tak? W społeczeństwie. Także łatwiej jest do pewnych rzeczy dojść. No właśnie to jest to, czego dzisiaj tak brakuje. Ale też przyjaciele są, i to jest tak najbardziej chyba zadziwiające u Arystotelesa. Bo skoro u Arystotelesa, to z tym tak naprawdę wynika z wyższości aktu nad możnością. Mianowicie, skoro czymś doskonalszym jest działanie niż przyjmowanie, tak? Czyli też dawanie jest czymś doskonalszym niż branie. Wobec tego przyjaciele są też po to, żeby było komu opowiadać o tym, co my żeśmy sami zrozumieli. Znaczy, po to są też, bo pisze Arystoteles, że człowiek, który ma dużo, a nie ma jakby z kim się dzielić, no to też jest w sumie ubogi. No bo nie ma komu tego dać. Także wydawanie komuś tego, co się samemu zrozumiało, to jest właśnie też warunek szczęścia. Na tym też polega. Przyjaciele są też właśnie i po to, żeby było komu dawać z tych dóbr duchowych, które samemu się zgromadziło. To jest bardzo ciekawe, bo to jest przecież maksyma zakonu dominikańskiego. Kontemplare et contemplata alis tradere, że kontemplować i te rzeczy przekontemplowane, przemyślane innym przekazywać, udzielać innym tego, co się samemu przemyślało. Na tym przecież tak naprawdę na tym polega mówienie kazań. Mówienie kazań to jest dokładnie coś takiego, że najpierw się coś przemyślało i potem się to daje innym. Na tym polega mówienie kazań, na tym polega mówienie rekolekcji, głoszenie rekolekcji, że się coś przemyślało i teraz się przekazuje innym. Na tym polega właśnie działalność, taka prawdziwa działalność, powiedzmy właśnie apostolska. Na tym, że się to, co się przemyślało, daje się innym. Zobaczmy, że to wszystko jest już jakoś u Arystotelesa, oczywiście na poziomie czegoś naturalnego, ale widzimy, jak łatwo możemy przenieść to wszystko na poziom nadprzyrodzony. Jak bardzo ta myśl, chociaż jest taką bardzo naturalną myślą, taką do szpiku kości pogańską w pewnym sensie, to jednak jest właśnie bardzo dobrą podstawą do czegoś nadprzyrodzonego. Tak? A jednocześnie to, co jest najbardziej fascynujące w tym, to jest taka łagodność tego intelektualizmu, że tutaj nie ma takich skrajności. To jest to, czego ja bardzo nie lubię, zwłaszcza w tym współczesnym takim katolicyzmie, nawet nie tym modernistycznym, ale tym takim właśnie tradycyjnym polskim katolicyzmie, gdzie jest coś takiego, co kardynał Wyszyński określił, że to jest najgorsze połączenie, to jest głupota i pobożność, bo pobożność gdzieś tam zginie, a głupota zostanie. I taki wtedy fanatyzm tego wynikający, tak? A skąd się bierze ten fanatyzm? No właśnie z tego braku tego elementu, tego, który jest u Arystotelesa, tego, który jest też u świętego Tomasza z Akwinu, bo to właściwie stamtąd on, można powiedzieć, przyszedł, tak? I znalazł takie dogodne miejsce do rozwoju, do pogłębienia właśnie w myśli świętego Tomasza. Tym samym wobec tego będziemy już zakończyć nasz wykład. I tym samym jakby skończyliśmy ten cykl wykładów, bo doszliśmy niejako do początku, zatoczyliśmy koło, bo dzisiaj mówiliśmy właśnie o tym, co też, na czym była mowa na samym początku. Tu jeszcze mogę polecić tę książkę Poszukiwaniu szczęścia pana Zbigniewa Pańpucha, Śladami aretologii Platona i Arystotelesa, książkę, która jest bardzo łatwym, a jednocześnie w sumie i dogłębną rozprawą dotyczącą cnoty, aretologia, czyli nauka o cnotach, cnoty zarówno u Platona, Arystotelesa przede wszystkim, ale też i w systemach filozoficznych, właściwie od samego, i nie tylko filozoficznych, po prostu w myśli greckiej od samego początku, od zarania właściwie greckiej cywilizacji, cnota przecież już jako pojęcie występowała, tylko rozumienie zmieniało się z biegiem czasu, ale w książce można o tym przeczytać, bardzo interesujące, bo pokazuje, że aretologia, że nauka o cnotach Arystotelesa jest jakimś zwieńczeniem całej tej refleksji, że u Arystotelesa spotykają się te wszystkie wątki w jakimś jednym takim spójnym systemie. Dobrze, to będziemy. Ja tu, może jakieś pytania teraz, czy nie? Co nam zostanie po śmierci, skoro będziemy odłączeni od swoich władz zmysłowych, czy dłużej?
Tak. Więc to ten sam intelekt, jakby wystawia, na ile w tym intelekcie będzie. On właśnie, tak, u Arystotelesa to jest niestety tak, że pamięć należy tylko i wyłącznie do sfery zmysłowej, bo u świętego Tomasza również i do umysłowej, więc zostają. Oczywiście taki odłączona dusza od ciała, tak jak to jest właśnie myśli tomistycznej, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo ona oczywiście zachowuje wspomnienia z życia tutaj tak przeżytego i to jakby to nie ginie, natomiast ginie możliwość poznawania i ginie też możliwość nawet, no bo nie ma wyobraźni, nie ma możliwości, żeby się zwrócić ku tym wyobrażeniom, więc wtedy jakby sytuacja jest taka dość specyficzna, bo taka dusza no oczywiście zupełnie może istnieć i na swój sposób też na pewnym obszarze działać, zupełnie bez ciała, ale jednak normalnie myślenie polega też na, czy opiera się na tym wyobrażeniu, na wyobrażeniach, które się z pamięci wydobywa, nawet jeżeli już pomijając możliwość poznania przez zmysły, których się już też nie ma, tak? Ale nawet nie można wydobywać z pamięci tych wyobrażeń. Wobec tego co wtedy się dzieje? Otóż wtedy jest tak, że Pan Bóg daje pewne pojęcia wlane. Jakby człowiek, taka dusza ludzka no, jakby trochę upodabnia się do anioła. To jest działanie Pana Boga, że On daje po prostu pewne pojęcia wlane trochę na podobieństwo właśnie tej wiedzy anielskiej, dostosowane jednak do niższości ludzkiego umysłu. Także dusza ludzka może po śmierci rzeczywiście no, tak działać trochę na podobieństwo tego działania tutaj na ziemi, ale to jest trochę takie trochę no, wyjątkowe, można powiedzieć. Tak? To jest takie nietypowe dla niej. Natomiast u Arystotelesa jest tak, że no, po prostu nie wiadomo zupełnie, bo to, co zostaje po śmierci człowieka, po zniszczeniu też tej substancjalnej jedności duchowo-materialnej, co zostaje? No, zostaje coś, co ma jakąś boską naturę, co jest jakimś umysłem czynnym, to właściwie sam pojęcie już nawet pochodzi już od komentatorów Arystotelesa. Coś zostaje, ale no, nie ma to jakiegoś indywidualnego charakteru. W każdym razie, nic o tym Arystoteles nie pisze, można to było różnie rozumieć. I faktycznie myśl na przykład filozofów arabskich poszła w tym kierunku, że jest to coś wspólnego dla wszystkich ludzi, że to nie jest nic indywidualnego, że to jest coś, co jest jedno dla wszystkich na przykład. Tak? U Tomasza owszem, to jest indywidualne, ale po prostu tam dusza jest nieśmiertelna jako tak, po prostu. Więc to, że ginie ciało, nie oznacza, że ginie dusza i dusza potem po śmierci pragnie połączenia się ze swoim ciałem. Cały czas jest jakoś ukierunkowana ku swojemu ciału. Natomiast tutaj po prostu, no, tutaj człowiek jest właściwie śmiertelny. Tutaj szczęście jest kwestią tego życia, nie jakiegoś świata przyszłego. Ojciec Garrigou Lagrange pisze, że gdyby, oczywiście to są tylko spekulacje, bo Pan Bóg po stworzeniu ludzkiej natury od razu ją do porządku nadprzyrodzonego przeznaczył i dał odpowiednie środki do tego, żeby ten cel nadprzyrodzony mogło osiągnąć, ale co by się stało, gdyby Pan Bóg człowieka stworzył tak, z taką konstytucją, jaką faktycznie istnieje, ale zupełnie by zostawił tak, w takim porządku naturalnym, wtedy szczęście dla człowieka byłoby możliwe do osiągnięcia, ale właśnie trochę tak jak u Arystotelesa. Szczęście by polegało właśnie na rozważaniu tych pierwszych zasad, na myśleniu o Bogu jako przyczynie wszelkiej rzeczywistości. Ale też ojciec Garrigou Lagrange pisze, że skoro myślenie jako takie jest czymś no właśnie związanym z istnieniem pewnej nieśmiertelnej, przynajmniej jakiejś władzy duszy, czy po prostu duszy. Wobec tego pisze ojciec Garrigou Lagrange, że można by się spodziewać, że Pan Bóg w jakiś sposób no, tą słabość człowieka, no, bo to jest w człowieku jednak coś takiego, no, takiego powiedzmy specyficznego, bo z jednej strony przez naturę rozumną jest on ukierunkowany na coś, co jest wieczne, niezmienne, takie ogólne i tym samym nawet na poziomie naturalnym tak jest, natomiast z drugiej strony przez śmiertelność ciała po prostu no, nie może się potem normalnie to myślenie realizować.
Więc w jakiś sposób ojciec Gary LaGrange tutaj spekuluje, że w jakiś sposób Pan Bóg by rozwiązał ten problem, że w jakiś sposób by tą słabość, tak jak w przypadku właśnie tych dusz, które schodzą z tego świata i są przez jakąś wiedzę wlaną, jakoś wzbogacane, tak żeby mogły jakoś funkcjonować w miarę normalnie. Także i w tym przypadku Pan Bóg by jakoś tą słabość przezwyciężył. Jakieś lekarstwo by na nie znalazł i chętnie by tego lekarstwa udzielił. Ale to są oczywiście spekulacje, bo dał w praktyce dał oczywiście coś dużo doskonalszego, dał właśnie zaproszenie do oglądania siebie w wieczności, dał wszystkie środki potrzebne do osiągnięcia wizji uszczęśliwiającej, no i potem nawet po grzechu dał cały ten porządek odkupienia, który też właściwie jeszcze więcej często daje niż to, co zostało utracone przez pierwszych rodziców, więc właściwie to są tylko pewne spekulacje, nigdy nie wiemy, co by było, gdyby było inaczej, no to tak jak w przypadku historii, tak, co by się stało, gdyby tam jakaś bitwa została wygrana, czy przegrana, co by się potem działo, to jest tylko, może być przedmiotem naszych spekulacji, ale niezależnie od tego, u Arystotelesa widać wyraźnie, że szczęście ma charakter doczesny wyraźnie. Tak, że to zdecydowanie. Mimo tego, że coś jest wiecznego, to jednak to jest na tyle słabo poznane, że nie chcę Arystotelesa na ten temat spekulować. Amen, Maria Stella, Dei Mater Alma.